Dzień dobry, Przemek Żak, Fundacja Stańczyka. Dzisiaj znów, bym powiedział, spotkamy się z Grzegorzem Małyniukiem, doktorantem na Katedrze Prawa Karnego w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem naszego spotkania będą aspekty karne, aspekty odpowiedzialności karnej członków zarządów w stowarzyszeniach i fundacjach. Pozostawiamy na boku kwestię odpowiedzialności cywilnoprawnej. Trzeba pamiętać, że to samo zdarzenie może wygenerować zarówno odpowiedzialność na płaszczyźnie cywilnoprawnej, jak i na płaszczyźnie karnej, zaznaczając tylko i wyłącznie na wstępie tą podstawową różnicę, że odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością osobistą sprawcy, zaś odpowiedzialność cywilnoprawna będzie zupełnie inaczej wyglądała. Tu zawsze co do zasady tym podmiotem odpowiedzialnym względem osób trzecich będzie nasza organizacja, zgodnie z teorią organów osób prawnych, która dopiero po poniesieniu tej odpowiedzialności cywilnoprawnej będzie miała roszczenia wobec członków zarządu, którzy przyczynili się do tego zdarzenia, w wyniku którego tą odpowiedzialność organizacja musiała ponieść. Wracając zaś do aspektów odpowiedzialności karnej, tutaj rzeczywiście głównym odpowiedzialnym będzie przede wszystkim nasz członek zarządu. I tutaj moje pierwsze pytanie do naszego gościa. Odpowiedzialność karna w jakich sytuacjach przy prowadzeniu działalności tych członków zarządu może się pojawić? Najogólniej należałoby wyróżnić dwie sytuacje. Mianowicie sytuację, gdy ktoś będzie ponosił odpowiedzialność karną ze względu na prowadzenie spraw stowarzyszenia czy też fundacji jako członek zarządu, oraz sytuację, kiedy ktoś wykorzysta niejako fakt prowadzenia spraw stowarzyszenia czy fundacji jako członek zarządu do popełnienia jakiegoś innego przestępstwa. Jeśli byśmy sobie na przykład wyobrazili, że dana fundacja opiekuje się osobami starszymi, zniedołężniałymi, które nie mogą wychodzić z domów i z tego tytułu na przykład członkowie zarządu w celu zbadania sytuacji osobistej takich osób udają się do ich miejsca zamieszkania i na przykład jeden z członków zarządu w trakcie takiej wizyty kradnie coś. No to jest oczywiste, że jest to wykorzystanie niejako, skorzystanie z okazji, którą kreuje prowadzenie spraw stowarzyszenia, ale nie jest to jakby w zakresie obowiązków członka zarządu stowarzyszenia. No z racji tego, że raczej zakładamy, że osoby działające w stowarzyszeniach i fundacjach nie do takich celów wykorzystują swoją działalność, raczej skupimy się dzisiaj na tej odpowiedzialności, która wynika z prowadzenia właśnie spraw stowarzyszenia. Albo fundacji. Albo fundacji, oczywiście. Zasadniczo są jest kilka takich punktów zapalnych, które z własnej praktyki wiem, zdarzają się czasem przy prowadzeniu właśnie spraw takich podmiotów jak stowarzyszenia czy fundacje. Przede wszystkim to, co być może najczęściej spędza sens powiek członkom właśnie takich organów, to jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości, w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, tudzież prowadzenia ich zgodnie czy też wbrew przepisom ustawy oraz podawania w tych księgach nierzetelnych danych. No właśnie, to jest mi się wydaje ten najważniejszy obowiązek organizacji, ale co za tym idzie też członków zarządu. Bo ciążący na kierowniku jednostki, tutaj trzeba przypomnieć ten artykuł 4, ale też artykuł 3 ustęp 1, chyba punkt 6, o ile pamiętam, czyli ta definicja kierownika jednostki. Ustęp 5, z którego wynika, że tym kierownikiem jednostki, na którym wszystko ciąży de facto, całe zło i dobro tego świata, to jest zarząd wieloosobowy. W przypadku stowarzyszeń i fundacji zazwyczaj jest to zarząd wieloosobowy i w tym momencie każdy członek zarządu ma te obowiązki z tytułu ustawy o rachunkowości na sobie. Tutaj najczęstsze jest pytanie takie ze strony organizacji, że My przecież mamy na przykład biuro rachunkowe, mamy główną księgową w organizacji, to my w zasadzie się nie musimy tym przejmować, tak? Najczęściej jest, albo bardzo często jest tak, że członkowie zarządu jedynie przekazują te dokumenty i nic więcej z tematem nie czynią, uznając, że to tym się mają te osoby zajmować i że oni w takim razie w ogóle się nie muszą tym interesować, albo nie chcą się interesować, albo nawet się boją tym interesować de facto, uznając, że i tak nic z tego na przykład nie zrozumieją. Jak to by wyglądało z punktu widzenia odpowiedzialności, gdyby te nasze osoby coś faktycznie, które to prowadzą swoimi rękami, a mówiliśmy o tym, że to odpowiedzialność karna, to odpowiedzialność sprawcy osobista, jeśli one coś zawalą, czy to będzie nie, nawet wolontariusz u nas, czy ta główna księgowa zatrudniona, albo na przykład to będzie to biura rachunkowe. Zasadniczo zaprezentowane przez Pana podejście jest stanowczo zbyt optymistyczne. Dlaczego? Ponieważ sam fakt zatrudnienia profesjonalisty, czy to w ramach księgowego, że tak powiem, wewnętrznego, czy też zewnętrznego biura rachunkowego, nie wyłącza odpowiedzialności członków zarządu za prowadzenie ksiąg, za prowadzenie ich w zgodzie z przepisami i zgodnie z prawdą. Odpowiedzialność taka ciąży na członkach zarządu, niezależnie od tego, czy oni powierzyli komuś te sprawy, jakiemuś podmiotowi zewnętrznemu czy wewnętrznemu, czy też nie. Tak czy inaczej mają obowiązek ci członkowie zarządu sprawowania pieczy nad prawidłowością i samym faktem prowadzenia ksiąg rachunkowych stowarzyszenia. Chyba że tutaj jest ten wyjątek z artykułu 4 ustęp 5 w przypadku zarządu kierownika wieloosobowego. Jedna z osób wyraźnie, pisemnie weźmie na siebie odpowiedzialność tego. Tak, oczywiście. Wtedy wyłączona jest odpowiedzialność pozostałych członków zarządu, ale nadal pozostaje jeszcze odpowiedzialność tego jednego członka zarządu. Ale oczywiście znajdźmy w ogóle taką organizację, w której członek zarządu wziął na siebie całą odpowiedzialność. No więc właśnie, w organizacjach pozarządowych oczywiście działa się, że tak powiem, pro bono, więc często w podmiotach o charakterze gospodarczym zdarzają się takie osoby, które jednak z tego tytułu uzyskują znaczne wynagrodzenie za ponoszone ryzyko. No w organizacjach pozarządowych z natury rzeczy jest inaczej, nie pracuje się tam dla wynagrodzenia. Natomiast no tak czy inaczej, jeżeli znajdzie się taki członek zarządu, który taką deklarację podpisze, no to oczywiście wtedy ta odpowiedzialność jest zawężona tylko do jego osoby. Ale jeżeli nie, no to tak samo jak on, taka hipotetyczna osoba, która by podpisała taką deklarację, odpowiadają wszyscy członkowie zarządu. Więc uwagi, które za chwilę wskażę, będą się odnosić zarówno do całego zarządu, kiedy nie mają tego wyznaczonego członka, jak i do sytuacji, jak i do odpowiedzialności tego jednego wyznaczonego członka zarządu. Więc zasadniczo jedyną sytuacją, w której możemy wyłączyć naszą odpowiedzialność karną za prowadzenie ksiąg rachunkowych, tudzież za prowadzenie ich zgodnie z prawdą i przepisami, jest sytuacja, kiedy nie da nam się przypisać tak zwanej umyślności, ponieważ przestępstwo nieprowadzenia ksiąg jest przestępstwem umyślnym. Kiedy do takiej sytuacji może dojść? Otóż może dojść do niej wtedy, kiedy czy to nasz księgowy, czy to firma prowadząca, zewnętrzna firma prowadząca nasze księgi wprowadzi nas w błąd co do tego, że te księgi prowadzi, czy też, że te księgi prowadzi prawidłowo. Jeżeli mamy taką firmę, która nie prowadzi tych ksiąg, która już prowadzi je nieprawidłowo i nie interesujemy się tym, jak ona je prowadzi, czy ona je prowadzi, no to jest oczywistym, że przez nasze umyślne działanie dopuściliśmy do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też do prowadzenia ich w sposób nieprawidłowy. Jeżeli zatrudniamy takiego profesjonalistę, to nasze obowiązki w zakresie nadzoru nad prowadzeniem ksiąg zasadniczo ograniczają się do tego, żeby upewnić się, że księga jest prowadzona oraz w zakresie naszej wiedzy, która w tym zakresie będzie oceniana jako po prostu wiedza ogólna, wiedza przeciętnego w cudzysłowie zjadacza chleba, w zakresie tej naszej wiedzy upewnić się, że te księgi są prowadzone w sposób prawidłowy. Więc winniśmy się od czasu do czasu pofatygować do takiego biura, poprosić o dostęp do takiej księgi, zapoznać się z jej treścią, na ile nam pozwala na to wiedza, którą posiadamy, wiedza o charakterze ogólnym, niespecjalistycznym. I wtedy dopełniliśmy naszych obowiązków i nikt nie może nam postawić zarzutu, że umyślnie doprowadziliśmy do tego, że księga jest nieprowadzona albo jest prowadzona nieprawidłowo. Czyli co warto tutaj chyba dwie kwestie podkreślić, to to, że nam pojawia się tutaj w sumie niewymienione może przez Pana, ale pojęcie należytej staranności przy realizowaniu swoich obowiązków, tą należytą staranność, którą część pewnie z naszych słuchaczy i część w organizacjach osób kojarzy przede wszystkim z odpowiedzialnością cywilnoprawną, aczkolwiek tutaj ma też znaczenie przy ocenie odpowiedzialności karnej. To znaczy pozwoliłem sobie na taką właśnie małą trawestację tego pojęcia cywilnoprawnego do prawa karnego. W istocie chodzi o to, by wykazać w sposób obiektywny, że staraliśmy się zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg. A w tym momencie... No... Czyli innymi słowy wykazaliśmy należytą staranność w wykonywaniu naszych obowiązków zarządu w zakresie rachunkowości. Druga kwestia, którą chciałem też tutaj chyba podkreślić, że nie wystarczy taka sytuacja, w której członkowie zarządu przekazują dokumenty. Owszem, to co mają zrobić u siebie w biurze, to robią, ale przekazują dokumenty do księgowości. I w zasadzie wszystko się kończy na tym, że wysyłają pieniądze biuru rachunkowemu jako wynagrodzenie, plus podpisują sprawozdanie, które jest im podsyłane do podpisu przez biuro albo jakieś inne deklaracje, bez de facto sprawdzania, co tam jest, bez próby w ogóle dowiedzenia się, czy to jest dobrze prowadzone, czy to nie jest dobrze prowadzone. Bardzo często mi się zdarzają też takie sytuacje niestety w doradztwie, gdzie organizacje wykazują się brakiem wiedzy nawet takiej fundamentalnej, jak wygląda plan kont w ich organizacji, chociaż to nie jest domena biura księgowego. Ono powinno przygotować może projekt, ale to i tak zarząd powinien zatwierdzić. Co by tutaj trzeba było więc podkreślić? Jeśli zarząd nie wykazuje się realizowaniem swoich obowiązków, chociażby z tytułu nadzoru, nawet próbą zrealizowania tych obowiązków, to pomimo tego, że bezpośrednim sprawcą będzie pani czy pan XY w biurze rachunkowym, to i tak zarząd w jakimś stopniu będzie miał przypisane tutaj popełnienie tego czynu zabronionego. Tak, dokładnie. Sam fakt tego, że wynajęliśmy biuro rachunkowe, czy też zatrudniliśmy księgową, nie zmienia faktu, że to nadal członkowie zarządu odpowiadają karnie za nieprowadzenie, tudzież nieprawidłowe prowadzenie ksiąg. Ale te osoby, które prowadzą je fizycznie, też będą odpowiadać. Tak, oczywiście. Dobrze, czy tutaj coś jeszcze można by było dodać naokoło tego tematu? Tak, bardzo istotna kwestia z punktu widzenia prawa karnego to fakt, że to nie jest tak, że prowadzenie ksiąg tylko i wyłącznie przez biuro rachunkowe, tudzież księgową, to tylko i wyłącznie kwestia naszej wygody. Nie. Ma to istotny wpływ na zakres odpowiedzialności karnej członków zarządu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli dana organizacja zdecyduje się na prowadzenie ksiąg przez profesjonalistę, no to wtedy od członków zarządu wymaga się jedynie wiedzy podstawowej, powszechnej w zakresie prawidłowości i faktu prowadzenia tych ksiąg. Nie muszą oni mieć wiedzy eksperckiej, jak księgowi czy biegli rewidenci w tym zakresie, by oceniać prawidłowość prowadzenia ksiąg. Wtedy wymagana jest od nich tylko wiedza w zakresie podstawowym. Jeżeli ta wiedza nie wystarczy do tego, by stwierdzić, że księgi były prowadzone nieprawidłowo, no to wtedy nie możemy im przypisać odpowiedzialności karnej. Jeżeli z kolei organizacja nie zdecyduje się na współpracę z profesjonalistą, to jest biurem rachunkowym, tudzież księgową, no to wtedy za prowadzenie ksiąg w całości odpowiadają członkowie zarządu. I wtedy od nich wymagać się będzie wiedzy profesjonalnej. Jeżeli błędy w rachunkowości, w księgach rachunkowych będą wynikać z ich braku wiedzy profesjonalnej, to mimo to będą oni odpowiadać karnie, nawet mimo tego, że tej wiedzy nie posiadali. Ponieważ skoro podjęli się prowadzenia tych ksiąg, no to winni taką wiedzę posiadać. Czyli odpowiedzialność, ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z stereotypem, odpowiedzialność karna zarządów jest tematem ciężkim i lekko dobijającym. Pozwolę sobie nawet pójść o jeden krok dalej, mianowicie odpowiedzialnością karno-skarbową. Obwarowany jest ponadto fakt niepoinformowania odpowiednich organów skarbowych o prowadzeniu ksiąg przez podmiot zewnętrzny. Mianowicie zgodnie z artykułem 60 paragraf 3 Kodeksu Karnego Skarbowego karze grzywny do 240 stawek dziennych podlega także ten, kto nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz. Termin taki dla precyzji, dodam, wynosi 15 dni. Od momentu przekazania ksiąg, czy też podjęcia tej współpracy. Tak, od momentu przekazania ksiąg. Mhm. Ale tutaj to, mam nadzieję, biura rachunkowe same zabezpieczają realizację tego obowiązku. To znaczy obowiązek ten ciąży na członkach zarządu. No na tym podmiocie. Tak. Sankcje na członkach zarządu, ale mam nadzieję, że tutaj biura rachunkowe ostrzegają o istnieniu takiego obowiązku, zgadza się. I przekazują odpowiednią informację. Myślę, że w zakresie aspektów odpowiedzialności karnej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jedyne co można dodać to, że odsyłamy do artykułu 77 ustawy o rachunkowości, gdzie się zaczyna właśnie opis odpowiedzialności karnej. Zgadza się. Mam kolejne pytanie dotyczące aspektów karnych przy odpowiedzialności członków zarządu. To jest kwestia czegoś, co niestety w organizacjach się pojawia i nie ma co temu przeczyć. Mianowicie coś, co na co dzień można było nazwać fałszowaniem dokumentów, a de facto to nie jest nawet podrabianie dokumentu, co po prostu antydatowanie dokumentów. Coś zostało wykonane kiedyś i dajemy datę sprzed 2 miesięcy na umowie, która nawet może była być już zrealizowana. Nawet wtedy była zrealizowana, tylko brakowało wszędzie tak zwanego papierka. Więc jest tworzony dokument, załóżmy dzisiaj, a de facto jest poświadczone, że podpisany był te 2 miesiące temu. Oczywiście już w organizacjach tutaj jest takie poczucie, taka nutka, prawda, adrenaliny, coś robimy nie do końca zgodnie z prawem. Ale czy faktycznie? To znaczy sam fakt antydatowania umowy nie jest niezgodny z prawem. Do niezgodności z prawem może dojść wtedy, kiedy użyjemy tej umowy w taki sposób, że data, która jest na niej opisana, będzie miała wpływ na pewne nasze, czy też innych osób dalsze obowiązki. Jeśli byśmy na przykład przyjęli taką sytuację, że w wyniku antydatowania umowy, czy też działania przeciwnego, czyli postdatowania umowy, dojdzie do zmiany naszych obowiązków podatkowych, czy też obowiązków podatkowych drugiej strony umowy. To znaczy, że na przykład dzieło wykonane jest teraz, wypłata następuje teraz, ale umowę podpisujemy z datą styczniową. I dochód z tego tytułu będzie księgowany i będzie rozliczany jako podatek dochodowy za rok 2012. Wtedy dojdzie do przestępstwa skarbowego w postaci uszczuplenia obowiązku podatkowego. Więc jak mówię, możemy podpisać umowę z dowolną datą, jak długo ta data nie ma jakiegoś wpływu na nasze obowiązki. Może być też tak, że umowa została zawarta już po dacie końcowej rozliczenia jakiegoś projektu. A może być tak, że została zawarta i poświadczona jej realizacja przed datą końcową, a de facto faktyczna realizacja tej umowy następuje po. Zgadza się. To znaczy, może być tak, że zawieramy umowę na przyszłość. Oczywiście tutaj raczej nie chodzi o kwestię zawarcia umowy, tylko o kwestię rozliczenia tej umowy, czyli podpisania rachunku z datą wcześniejszą, niż faktycznie wykonano dzieło. Wtedy może to mieć kolosalne znaczenie, ponieważ jeżeli taki projekt był dofinansowany w drodze dotacji, to wówczas wykonanie tej umowy niejako już po czasie, kiedy ten projekt został rozliczony, może być zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 297 paragraf 2 Kodeksu Karnego, ponieważ nie powiadomiono w terminie właściwego podmiotu, czyli dawcy dotacji o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego. A trzeba przyznać, że w tym momencie dyskwalifikacja, inaczej, niezakwalifikowanie tego wydatku jako kwalifikowanego no, powodowałoby uszczuplenie, czy też potrzebę zwrotu tej dotacji o części, ten wydatek. Czy też całości dotacji właśnie o ten wydatek. Warto zwrócić uwagę, że w przepisie tym nie ma mowy o tym, że ma to być okoliczność, która miała wpływ na potrzebę ograniczenia czy wstrzymania dotacji, ale nawet mogła mieć wpływ. Więc niekoniecznie musi to być wpływ bezpośredni, ale również może to być wpływ pośredni na obowiązek zwrotu części dotacji. Więc reasumując nasze rozważania o antydatowaniu umów i rachunków, należy wskazać, że jakkolwiek sam fakt antydatowania umów albo rachunków nie jest przestępstwem. Natomiast przestępstwem mogą być różne użycia takich antydatowanych umów lub rachunków. Czyli samo to, co dopiero zrobimy z taką umową, innymi słowy, czy będziemy próbować kogoś wprowadzić w błąd takim dokumentem i w związku z tym coś uzyskać, to dopiero to będzie generowało ewentualne skutki. Tak, zasadniczo tak. Przy czym, tak jak wskazałem, kiedy mówiliśmy o tym rozliczaniu projektu, czasem nawet fakt tego, że nie powiadomimy kogoś o tym, że umowa jest antydatowana, już też może być przestępstwem. Mhm. Jeszcze może w takim razie zahaczmy o ten artykuł 297. Wiem, że w paragrafie pierwszym jest bardzo, nazwijmy to, ciekawy przepis dotyczący w ogóle uzyskiwania dotacji. Chyba warto jakoś go omówić, zwrócić na niego uwagę z punktu widzenia dokumentów i dokumentacji, która jest oświadczeń, które są składane przez organizacje pozarządowe do grantodawców. Tak, zgadza się. Przepis ten formułuje bardzo surową odpowiedzialność, karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Za zachowania, które polegają na tym, że startując w konkursie o grant czy też o dotację, przedkładamy dokumenty podrobione, przerobione, to może mniej istotne, ale przede wszystkim poświadczające nieprawdę albo nierzetelne. Więc na przykład taka antydatowana umowa jest dokumentem poświadczającym nieprawdę. I samo przedstawienie takiej umowy w konkursie grantowym jest przestępstwem z artykułu 297 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, kiedy przedkładamy nierzetelne, pisemne oświadczenia w takim konkursie grantowym. Jeżeli na przykład przedstawimy oświadczenie pisemne, w którym stwierdzamy, że dysponujemy kwotą odpowiadającą wkładowi własnemu do takiego projektu, a w istocie tak nie jest, to już jest przestępstwo. Podkreślam jeszcze raz, że samo przedstawienie takiego oświadczenia jest przestępstwem. Nie trzeba tutaj uzyskać tego grantu, czy też dotacji. Czyli na upartego można by mówić o tym, że jak ktoś się nawet... Właśnie, tylko oczywiście to jest przestępstwo umyślne, zakładam, więc jak ktoś się pomyli i załączy nieaktualny odpis KRS-u, to może już powstać podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Chociaż oczywiście jest to taki karykaturalny przykład. Tak, zgadza się. Zasadniczo, tak jak Pan wspomniał na początku, to jest przestępstwo umyślne. Więc jeżeli ktoś się pomyli, no to nie sposób mówić tutaj o umyślności. Co warto chyba podkreślić też, że tu jest nie tylko kwestia poświadczenia posiadania np. wkładu własnego, ale nawet podkoloryzowany np. opis działalności organizacji, o ile ma to wpływ dla oceny oferty, o ile może mieć to wpływ dla oceny oferty, no też będzie w tym momencie już popełnieniem przestępstwa. Oczywiście mówimy z punktu widzenia takiego obiektywnego, nie wchodzimy w kwestie dowodowe na razie, że ktoś komuś udowodni, że coś tutaj zostało, jest nierzetelne, nieprawdziwe. Ale patrzymy się z punktu widzenia takiego obiektywnego sędziego, który wszystko widzi i wszystko może ocenić, to w tym momencie to też już było przestępstwo. Tak, zgadza się. Na przykład zamiast 20 wpisaliśmy, że mamy bazę 30 wolontariuszy. Tak, Jak najbardziej. O ile ilość tych wolontariuszy rzeczywiście jest istotna dla uzyskania grantu, tudzież wygrania konkursu. A no właśnie. Kolejny taki temat, który wydaje się być ważny i który się pojawia w organizacjach, to jest coś, co jest związane z naszą mentalnością zapewne. Działamy społecznie, poświęcamy swój czas, poświęcamy swoją energię, często bez wynagrodzenia, a nawet jeśli to za jakimś symbolicznym. No więc w zasadzie to, co moje, to twoje, to, co twoje, to i moje. Więc w tym momencie często członkowie organizacji, na przykład te symboliczne, nazwijmy to laptopy, dla przykładu, niby organizacji, ale ten członek nigdy się z tym, czy członkini, z tym laptopem się nie rozstaje. Jest to w porządku, czy to nie jest w porządku? Tutaj różnica jest bardzo subtelna. Po pierwsze, trzeba podkreślić, czy też zaprzeczyć temu stereotypowi, o którym Pan mówił na początku. Jeżeli coś należy do stowarzyszenia, to nie należy do nas wszystkich, tylko należy do stowarzyszenia. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli taki członek zarządu dostaje, że tak powiem, służbowego laptopa i on się nigdy z nim nie rozstaje, to samo to jest w porządku. Ale jeżeli on dostał tego laptopa od stowarzyszenia na użytek służbowy, a potem oddaje go dziecku do wyłącznego użytkowania w domu, to już jest sprzeniewierzenie mienia stowarzyszenia. No nie tylko do wyłącznego, po prostu oddaje innym osobom do użytkowania. Zgadza się, jeżeli oddaje innym osobom do użytkowania. Za każdym razem, kiedy członek stowarzyszenia, czy też w szczególności w związku z dzisiejszym tematem, członek zarządu rozporządza jak właściciel mieniem powierzonym mu przez stowarzyszenie, to dopuszcza się przestępstwa sprzeniewierzenia z artykułu 284 paragraf 2 Kodeksu Karnego. Co to znaczy? Oznacza to, że jeżeli zabieram z biura stowarzyszenia ryzę papieru, a następnie drukuję na niej pracę licencjacką mojego syna albo nawet własną, to rozporządziłem tym mieniem jak właściciel i sprzeniewierzyłem mienie stowarzyszenia. To jest ścigane z oskarżenia publicznego. O ile oczywiście z urzędu. Urząd się z urzędu o tym dowie. Zgadza się. Również podobnie będzie kwalifikowane zachowanie, które polega na tym, że na przykład dany członek zarządu otrzymał do rozliczenia jakąś kwotę pieniędzy w celu na przykład zapłacenia za jakieś usługi. I on, wykorzystując to, że termin do rozliczenia jest 30-dniowy, na 30 dni inwestuje pieniądze stowarzyszenia pod własnym nazwiskiem, na przykład na giełdzie. Obraca tymi pieniędzmi przez 30 dni, uzyskuje z nich jakiś tam dochód, a następnie rzeczywiście te pieniądze przeznacza na wskazany przez stowarzyszenie cel. To również jest sytuacja sprzeniewierzenia pieniędzy, mimo że te pieniądze ostatecznie dotarły do adresata. Dlaczego? Ponieważ on nimi rozporządził jak właściciel. Tylko i wyłącznie właściciel ma prawo rozporządzania inwestowania pieniędzy na giełdzie. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji pożyczki, ale tutaj czegoś takiego nie było. Czyli strzeżmy się, na każdym kroku możemy potencjalnie popełnić przestępstwo i to nie do końca będąc nawet tego świadomymi. Nie mając może takiej intencji, że o, teraz chcemy zrobić coś naprawdę złego. Zgadza się. Nawet nie mając intencji pokrzywdzenia stowarzyszenia, na rzecz którego działamy, możemy dopuścić się przestępstwa. Właśnie z wyżej wymienionych powodów. Sam fakt tego, że dane mienie zostało ostatecznie przeznaczone na coś, co było wskazane, jeszcze nie wyłącza możliwości przypisania przestępstwa sprzeniewierzenia. A tutaj tak od razu pewnie część osób sobie skojarzy, jakaś niska szkodliwość. Oczywiście, jest taka możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu. No w takiej sytuacji, kiedy powiedzmy to stowarzyszenie nie poniosło żadnych strat, te pieniądze istotnie wpłynęły na końcu na odpowiednie konto, być może nawet wpłynęły na to konto w terminie. rodzi możliwość umorzenia postępowania ze względu na społeczną szkodliwość czynu. Ale społeczna szkodliwość czynu to jest cecha oceniana indywidualnie w przypadku każdego przestępstwa. W takiej sytuacji nie tylko ma znaczenie szkoda, jaką spowodował sprawca, czy też jej brak. Ma znaczenie także cel jego działania, jego motywacja. Jeżeli na przykład byśmy stwierdzili, że ta osoba jest w zasadzie w stowarzyszeniu tylko właśnie po to, żeby mieć panowanie nad kontami stowarzyszenia i inwestować te pieniądze na giełdzie w międzyczasie i z tego czerpać zyski, no to wtedy nie będziemy mogli mówić o małej społecznej szkodliwości czynu. Jednocześnie, gdyby z kolei miała miejsce taka sytuacja, że ktoś rzeczywiście zainwestował te pieniądze, a potem zyski przekazał na konto stowarzyszenia, no to wtedy ewentualnie można by taką niską społeczność czynu rozważać, ale tak jak mówię, jest to sprawa całkowicie indywidualna, zależna nie tylko od kwalifikacji prawnej czynu, ale także od samych okoliczności czynu i przede wszystkim również od osoby sprawcy. Więc nie będę na tyle odważny, żeby w tym momencie pokusić się o jakiś bardziej ogólny wniosek dotyczący społecznej szkodliwości czynów opisywanych kategorii. Podsumowując, bo oprócz tego oczywiście tych potencjalnych czynów zabronionych może być popełnionych więcej przez członków zarządu, tak jak było na początku wskazane, możemy je popełniać w ramach prowadzenia, w ramach realizacji albo nierealizowania swoich obowiązków, ale też możemy zupełnie to robić przy okazji prowadzenia swojej działalności, tak jak w tym przykładzie, które też niestety się w praktyce zdarzają, że ktoś prowadząc stowarzyszenie, wykorzystując niby jego działalność, jednocześnie okrada tych ludzi, którzy chcą coś darować na rzecz tej organizacji. To jest niejako przyprowadzenie. Ale większość osób, jeśli już popełni, to pewnie też nie w złej wierze, nie chcąc specjalnie ich popełnić, ale popełni przy prowadzeniu. I wtedy to, co rozmawialiśmy, bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę, że tak jak przy ustawie o rachunkowości, może być to związane z niewykonywaniem obowiązków nałożonych przez ustawę, albo tak jak w przypadku fałszowania dokumentów, może to być związane z jakąś aktywną postawą przy popełnieniu tego czynu. Co można jedynie polecić wszystkim, to strzeżenie się i pilnowanie na każdym kroku. Oczywiście najlepiej zaciągnąć radę eksperta. Tak jak ze słynną już ustawą w trzecim sektorze, która niestety dotknęła głównie fundacje. Mowa oczywiście o ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która też właśnie jest jednym z takich przykładów szczegółowych obowiązków ustawowych nałożonych na członków zarządu między innymi. Które w dodatku są obwarowane sankcją karną. I których niewykonywanie jest obwarowane sankcją karną. Zgadza się, ale niestety nie jest to jedyny przepis, który w ustawie, na którą niekoniecznie napotyka się przy codziennym prowadzeniu działalności, znajduje się, a jest obwarowany poważnymi sankcjami. Także polecając doszkalanie się w tym zakresie i ostrożność i poważne traktowanie tych obowiązków i możliwych zagrożeń związanych z sankcją karną, no, wypada nam się już na dzisiaj pożegnać i podziękować bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wywiad powstał jako materiał dodatkowy z konsultacji eksperckiej w ramach projektu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, NGO 2.0 i Prawo, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku.